Wspaniale. Dobrze, a teraz druga kąpiel. Wiecie, gdzie jest Rocky? Hej, Rocky! Tu jesteś. No chodź. Hej, gdzie znów się podział? Rocky! Cześć, Katie. Moja kąpiel już gotowa? Kapitanie! Jest pan cały? Ahoj, Ryder! Wszystko w porządku! Chase! Wyciągarka! Spokojnie, kapitanie! Za chwilę pana wyciągniemy! Wyciągarka! Dobrze! Chase, możesz opuszczać! Jeszcze? No i jesteś. Dziękuję. Cieszę się, że cię widzę, Ryder. Patrz, co znalazłem. Super! Piracka luneta! Chwila. Jeśli to naprawdę kryjówka kapitana Blackfura, to jak on tutaj wchodził? Dobre pytanie. Musi być stąd jakieś inne wyjście. Jakiś tunel czy coś? Chase i Rubble, musicie zejść na dół. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych pająków. Jak to w jaskini. O, są pajęczyny! Dzięki, Chase! Rubble na dole! Jej! Ale super! Niezły chwyt, Ryder. Dzięki. Nie ma za co, Rubble. A może odrobina światła? Nieźle, kapitanie Turbot. Hej, Rubble, spójrz na to. To piracki kapelusz. Myślicie, że nosił go prawdziwy pirat? Przymierzaj. Na starą kotwicę. Chyba coś wyczułem. Aha. Czuję wodę. To pewnie droga na plażę. Ale tędy nie przejdziemy. Zawaliło się. Rubble, wiesz, co masz robić. Odsuńcie się, majtkowie. Łopata? Niestety to chwilę potrwa. Został do przesunięcia tylko ten głaz. Słyszę fale. Lepiej poproszę Zumę, żeby zbadała, co dzieje się z drugiej strony. Zumo, musisz sprawdzić... Plażę północną. Już jestem, Ryder. Wiedziałam, że mnie wezwiesz. Plaża jest szeroka. Wyjdziecie prosto na piasek. Ruszajcie! Wspaniale! A więc na plażę! Raz, dwa, trzy, pchamy! Tak! Dzięki, Rubble. Nie ma za co. Dzięki, że tak szybko przyjechaliście. Nie ma sprawy. Marszal? Drabina! Hej, Alex. Możesz już stąd zejść. Ale ja nie mogę zejść. Dlaczego nie? Trochę się boję. Nie bój się. Wiele osób niepotrzebnie boi się drabin. To nie drabina. Boję się dentysty. A? Nie trzeba bać się wizyty u dentysty. Prawda, Chase? To prawda. Zaczynaj, Marszał. Idę. Nieźle. Hej, Alex. Gotów na wizytę u dentysty? Chase poprowadzi was, wyjąc syreną i mrugając światłami. Naprawdę? Super. Jadę z Chase'em, ale nie do dentysty. Nadal się trochę boisz? A-a. Bardzo, bardzo się boję. W porządku. Każdy czegoś się boi.
Nie ty i psi patrol. Oczywiście, że tak. Już wiem, Alex. Jeśli psi patrol pokaże ci, czego się naprawdę boi, pójdziesz do dentysty. Cóż, chcę zobaczyć, czego się boją pieski. Zawołam je, a ty szykuj się do drogi. Hej, pieski, musimy pomóc Aleksowi pozbyć się strachu przed dentystą. Jak? Chcę, żeby każdy z was zrobił rzecz, której się boi. Kto chciałby zacząć? Dobrze, to ja zacznę. Podczas naszych akcji robię straszne rzeczy, zwisając z helikoptera albo wspinając się po skałach. Ale wiecie, czego tak naprawdę się boję? Nie. Czego? Halo, panie Porter, poproszę kilka brukselek. Już po nie biegnę, Ryder. Proszę bardzo. Dzięki, więc ja... Już, nie było tak źle. Może, ale to nie to samo. Chyba masz rację. Mimo tego, że się bałem, nic mi nie jest. Rocky, a ty czego się boisz? Cóż, ja... Wody. Zaczynaj, Marshall. Się robi. Wąż! Gotów, Rocky? Gotów! Woda! Teraz będę pachniał jak mokry piesek. A Rabel boi się pająków. Pająk! To nic? To nic? Czy wystarczająco długo się nie boję? Pewnie. Zabierzcie go! A teraz Sky i Marshall. Marshall boi się latania. To nie takie straszne. Uwaga! To orzeł! Nie cierpię orłów! Naprawdę nie lubię latać! Super! Ach, ziemia! Jej! Nie wiedziałem, że psi patrol boi się czegokolwiek. Widzisz? Każdy się czegoś boi. Ale czasami trzeba też robić rzeczy, których się boimy. Skoro wy możecie być dzielni, to ja też. Chcę pójść do dentysty. Brawo! Alex, pomożesz jednemu pieskowi także być dzielnym? Komu? Chase, on także boi się dentysty. Nie muszę iść do dentysty. Widzisz, może ty mu jakoś pomożesz, gdy zobaczy, jaki jesteś dzielny. Pewnie, że tak. Wybacz, Jake, ale narozrabiałem. No, niestety tak, ale nie martw się. O, słychać już psi patrol. Zauważyłam Jake'a. Sprawdzę, czy mogę zabrać ich do helikoptera. Zaraz nas uratują! Ej, było blisko. Nie dam rady, Ryder. Nie zabiorę ich na pokład. Przez helikopter może zejść na nich lawina. W porządku, Sky. Przyleć i wymyślimy, jak wyciągnąć Alexa i Jake'a z tej półki. Zrozumiałam i wracam. Padłem na pomysł. Jake, nie zmieścicie się razem w helikopterze. Zjedziesz, jeśli wyciągniemy Alexa? Pewnie, Ryder. Zabierz małego, a ja zjadę bez problemu. No dobrze, jadę na dół. Uważajcie na spadające skały i na Rydera. Chase, teraz przyczepię linę Sky do wyciągarki, by była dłuższa. Opuścisz mnie na dół, a potem wciągniesz nas obu. Chase się tym zajmie. Sky, znajdź mi najlepszą drogę na dół. Oto pies, który lata! Taka długość wystarczy. Dobrze, Chase, opuszczaj mnie. Robi się. Droga wolna.
niego. Jesteś za blisko tego lodu. Wow! Uwaga! Wow! Patrz! Miło, że wpadłeś, stary. Hej, Jake. No dobrze, Alex. Możemy już ruszać na górę. Jestem gotów. Dobra, zaczepię cię, a potem wciągną nas obu na górę. Na pewno dasz radę zjechać, Jake? Przez cały rok szukałem pretekstu, żeby zjechać tym zboczem. I pamiętaj, rób dokładnie to, co ci mówię, a nikomu nic się nie stanie. Będę, obiecuję. Dobra, Chase, bardzo wolno. Rozumiem, wyciągam was. Jej, ale to super. Ojdź. Trzymam cię, Alex. Ha? Nic ci nie jest? Nie, ale czemu stoimy? Chase, dlaczego zatrzymałeś wyciągarkę? To nie ja! Zaklinowało się! Już widzę! Hak zahaczył się o skały! O-o! Wygląda na to, że będziemy musieli się wspinać. Zbocze jest za śliskie, gdybyśmy mieli sprzęt do wspinaczki. Mam tu coś dla was. Au! Dobry pomysł, Chase. Chase się tym zajmie. I pośpieszcie się, łapy mi zamarzają. Dobrze, Alex. Najpierw ty. Udało się. Dzięki, Chase. Nie ma za co. Idziesz, Ryder? Świetnie, Chase. Uratowałeś nas. Hej, Ryder, wszystko w porządku? Już weszliśmy. Świetnie! Do zobaczenia! Yo, ludzie, małe co nieco dla każdego. Zapraszam. Dziękuję, że mnie uratowałeś, Ryder. I tobie też, Chase. Nie ma sprawy, Alex. Jeśli masz kłopoty, to wołaj o pomoc. Przepraszam, Jake. Jeśli obiecam, że tym razem będę cię słuchał, zabierzesz mnie jeszcze raz? Pewnie, że zabiorę. Dam ci szansę. Wkrótce dotrze tu reszta patrolu i ruszamy na stok. Wow. To takie dobre pieski. Co to był za dzień? No dobraliśmy się. Jest tutaj każdy z nas. To zabawy czas. Wspaniale, Chase. Ruszaj. Świetna robota, Chase. Te szyny są zniszczone. I spójrzcie, ta tutaj jest... Rabu, nic ci nie jest? No nic, już dobrze. Świetnie. Au, ale boli. Lepiej, żeby Katie obejrzała twoją łapę. Powiadomi maszynistę, żeby zatrzymał pociąg. Halo? 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 Maszynista nie odebrał. A jak Rabu? Ma złamany pazur. Dużo leż i zrób okład. Nie mogę dużo leżeć. Mam tory do naprawienia. Musisz odpocząć. Ktoś inny pokieruje twoją koparką. Może ty, Ryder? Przecież sam mnie uczyłeś, jak nią jeździć. Nie wiem, czy nie jestem na to zbyt duży, ale mogę spróbować. Nie zmieszczę się, więc czas na plan B. Jaki plan B? Na ciebie, Chase. Sam nie wiem. Nigdy nie kierowałem taką wielką koparką. Spokojnie, powiem ci, co robić. Gotów? Chase się tym zajmie, Ryder, już! Dobrze, to proste. Najpierw naciśnij zielony przycisk. To nie było trudne. Co dalej? Teraz naciśnij przycisk na górze. Dodaj gazu i puść hamulec.
przycisk na górze? Dodać gazu? O, czekaj, hamulce! Wolniej! Za dużo gazu! Nie, uważaj, to jest wiertło! A skąd to się tutaj wzięło? Chase! Czerwony przycisk! Chase, wszystko w porządku? Kręci mi się w głowie, ale nic mi nie jest. Pociąg jest coraz bliżej stacji. Nie mamy za dużo czasu. Wybacz, Ryder, mam problemy z wykonywaniem poleceń. Tak samo jak w Hop Hop Boogie. Mam pomysł. Będę mówił, co masz robić, a ty powtarzaj. Tak jak Sky na waszej macie do tańczenia. Tak. Najpierw naciśnij kwadratowy przycisk po lewej. Kwadratowy przycisk? A co to? To radio. Szybko. Oto Hop Hop Boogie. No dobrze. Gotów? Raz, dwa, trzy i... Lewa łapa na dźwignię. Lewa łapa na dźwignię. Prawa łapa na dół. Prawa na dół. Hej, ja naprawdę jadę, ale super! Au! Nasze Hop Hop Boogie. Oto Hop Hop Boogie. Razem Hop Hop Boogie. Lewa na czarny. Lewa na czarny. O tak, rozumiem. Świetnie. Teraz trzeba tylko położyć nowe tory. Uff, gotowe. Tory naprawione i to w samą porę. Jedzie pociąg. Teraz ty, Rocky, podnieś to. Nasypię trochę ziemi. Wspaniale! Przygotowuję podłoże. Dobrze, Chase. Teraz delikatnie. Wyłączam. Świetnie, stoi równo. A teraz naprawmy rury i woda popłynie do basenu. Sprawdzę, co mam w ciężarówce. Jest zapasowa rura! Pośpiesz się, Rocky! Marzę o wodzie w basenie, zimnej i mokrej. Ja marzę o leżaku, ale suchym i w cieniu. Klucz! Wyłączam dopływ wody! Chyba wystarczy. Zobaczmy, czy się udało. I to jest dopiero basen, tak. Przepraszam. Sky, za chwilę włączymy dopływ wody. Basen powinien powoli się napełnić. Tak! Przygotujcie się! Ryder mówi, że woda już płynie! Yeah! Basen się napełnia! Juhu! Wskakujemy! Stój! Basen musi być pełny, zanim wskoczysz. Uwaga wszyscy! I raz, i dwa, do wody! Juhu! Tak! Hej, Ryder! Cześć, Katie! Dziękuję, że naprawiliście nam basen! Nie ma sprawy, Alex. Pamiętaj, jeśli masz kłopoty, to dzwoń po pomoc! Tak, hurra! Dobrze, pieski! Nadszedł czas na konkurs skoków! O nie! Ja zostanę sobie suchy na brzegu. Na miejsca? Gotowi? Już! Brrr. Ale zimna, 0 punktów za ochlapanie sędziego. Och, Rocky, jesteś mokry.